Siemanko widzowie, witajcie. Moje złomowisko piękne. O kurna, lak zaczyna. Oto co ze szkoły udało mi się przynieść. Waży co nieco, parę buteleczek zwrotnych jest. Także jest naprawdę super. No. Ludzie, wytrwajcie na to. To jest dobre, jeszcze coś tam zostało, ale to na później. Widzimy się, jak ja posegreguję wszystko. I no, zaraz się widzimy. No więc tak, mamy tak, żuberka jednego, tu mamy złoty ten, też zwrotna i nie wiem, czy ona jest zwrotna, ona jest z PRL-u, ona ma tutaj taki, poczekajcie, numerek, o, 57, napiszcie, jak wiecie, co to za budynka. Dobra, bierzemy te nasze. Żubrówę i wstawiamy do umycia. Tu mam taki zbiór, tu są czyste buteleczki, zwrotne, tu są brudne. Tu jest złomowisko i to. Puszeczki, nie puszeczki. Naprawdę dzisiaj pod względem puszek dopisało, no zajrzymy. Puszeczek i innych takich. Więc tak, podsumowanko. Tyle puszek. No poczekajcie, na mój wyczucie 5 kilo będzie. Przypisało. Dzisiaj jest jeden z lepszych dni. Wczoraj był najlepszy, jaki mogłem tylko sobie marzyć. Te dwa worki puszek i ten. Poczekajcie, co ja jeszcze przyniosłem? Tyci złomu z puszek. I uwaga! No, połowę tego zwrotnych butelek i wszystkie te zwrotne butelki małe. Także naprawdę przypisało. To jest podsumowanie. Puszeczki, żuberek, dwie butelki, dwa złote, pięć razy. No 30 zł. 32 zł mamy. 32 zł. Po szkole poszliśmy z Grzeleckim, z moim kolegą do lasu. No i co? Zmęczony jak diabli, ale przypudało się. Jeszcze na skupie pojechać, sprzedać. Tu miedziucha już czeka. No, miedziucha czeka. Wszystko ideolo. Dobra, ja się już dzwonię, żegnam. Zostawcie łapkę w górę, jak chcecie. Nie namawiam. Subskrypcje też byłoby fajnie. No to co, widzimy się na kolejnym filmie. Pozdrowionka. Cześć.